8. Międzynarodowy Turniej Sokolika o Puchar in Nodżu. Najlepsze ekipy z całej Europy. 9-10 czerwca 2018 roku. Stadion Sokół Stary Sącz. Zapraszamy. Emocje gwarantowane. Za panem już kilka spotkań. Jak ocenia pan poziom Turnieju Sokolika piłkarski? Dzień dobry, nawet kilkanaście. Poziom świetny, chyba jeszcze nigdy nie sędziowałem lepszego turnieju takich małych dzieciaczków jak tutaj. Ich wyszkolenie techniczne, ich zaangażowanie, po prostu radość z gry. To jest najwyższy poziom polski, europejski, być może światowy. Zapewne sędziował pan mecze jak i seniorom, jak i również takim młodym adeptom piłki nożnej. Jakiego zawodnika łatwiej jest dyscyplinować? Bardziej tego starszego czy tego młodszego? Wie pan co, paradoksalnie większą presję czuje się na takich małych dzieciaczkach. Odpowiedzialność na takich meczach jest większa, ponieważ no, te dzieciaki są delikatne, nieraz upadną, płaczą. Trzeba więcej gwizdać niż na seniorach. Kogo łatwiej zdyscyplinować? Mi się wydaje, że tych dzieciaków praktycznie nie trzeba dyscyplinować. U nich nie ma wyrafinowania, u nich jest taka czysta radość gry, jest zabawa z tego, są bardzo duże emocje, ale w takiej fair, sportowej atmosferze, więc tutaj o dyscyplinowaniu raczej nie ma mowy. Nawet świadczy to o tym, że no nie ma tutaj w ogóle kartek, tak? Czasem teoretycznie możemy dawać kary czasowe, ale się nie zdarzają. Sędziuję sobie tutaj w miejscu zamieszkania, mój ulubiony turniej na całym świecie, bo podróżujemy po świecie, sędziujemy również turnieje za granicą, takich małych dzieciaków i również starszych młodzieży, ale ten jest najlepszy, jeśli chodzi o organizację i atmosferę, bo organizują to ludzie z sercem, wkładają w to bardzo dużo właśnie serca, zaangażowania i, no i to widać i to się ceni.